się dzieje? Pogadam o tym z mamą, nie chcę, żebyś się denerwował. Może później poskładamy ten model. Ale już go złożyłem, z panem Wieśkiem. Niech sąsiad sobie zmierzy ciśnienie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. Zawał Piotrka dla całej rodziny to jest ogromny szok, ale też duże obciążenie. Piotrek chciałby odciążyć swoją żonę, no ale niestety jego zdrowie no to nie pozwala, co też psychicznie go trochę dobija. No i sytuacja na Deszczowej robi się trudna. Co się stało? Czy jesteś pod kontrolą? No. Miało być niespodzianka. Trzeba zrobić wszystko i dosłownie wszystkie ręce na pokład, żeby jakoś to ogarnąć. Kinga jest bardzo wdzięczna za to, że może liczyć na Pawła, na Frankę, którzy podjęli się opieki nad bliźniaczkami. Chcielibyśmy wziąć na jakiś czas do siebie bliźniaczki. Franka i Paweł nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co ich czeka. We Francji jest bardzo dużo entuzjazmu na samym początku, że o jak fajnie, dom będzie taki pełen, będą dzieci, będzie pies. Myślisz, że im się spodoba? Będą miały niezły ubaw. My też będziemy mieli wesoło. Wyobrażenia o tym nie są takie, jakie później zderzenie z rzeczywistością. To co, idziemy przeczytać bajkę do snu? Ty też. Opieka nad dwójką bliźniaków nie jest wcale taka łatwa i to też będzie sprawdzian dla ich małżeństwa. Najważniejsza jest konsekwencja. Tak, dziewczynki konsekwentnie z nami robią, co chcą. Dziewczynki z pozoru są aniołkami, mają blond, śliczne włoski i niebieskie oczy, ale mają też taką swoją diabełkową stronę. Dziewczynki, matko. Każda z tych dziewczynek ma swój pomysł. I wzajemnie się nakręcają, więc to jest trudne. To jest wyzwanie i psychiczne, i fizyczne. Wiesz, mamy opóźnienie. Dziewczynki nie spały całą noc. Śpi się trochę mniej, trzeba myśleć o kilku rzeczach naraz. Paweł i Franka dochodzą do takiego momentu, kiedy trochę walczą o przetrwanie w tej nowej sytuacji. Jesteśmy umówieni, tak? Tak. No. Momentami Paweł sprawdza się lepiej niż Franka. Pokazuje się z tej strony takiego bardzo cierpliwego wujka. Dziewczynki, jak się umawialiśmy, to będzie tylko takie jedno małe ukłucie. Przepraszam, potrzebujemy jeszcze chwilę. Franka czasami czuje się trochę bezsilna wobec tych różnych wydarzeń, ale myślę, że Franka z Pawłem fajnie się też uzupełniają w tej roli właśnie wujków, rodziców. Potem pójdziemy na ciastko, co? Nie! No to na lody. Nie. Twarde z was zawodniczki. Kiedy opiekujesz się nie swoim dzieckiem, to spoczywa na tobie jeszcze większa odpowiedzialność. Tak to przyjmujesz. Przy swoim dziecku myślę, że jest trochę łatwiej. Kinga ma czwórka dzieci. Szacunek dla ciebie, Kinga. Każda mama to superhero. To jest niesamowity bohater. Od dzieci można nauczyć się wszystkiego. Takiej beztroski, odkrywania świata. My dorośli zatracamy już trochę tę umiejętność. Kręcąc te sceny, ja przypominam sobie, kiedy rodzice wspominają te chwile, kiedy byliśmy mali. Ile energii w to musieli położyć i z jakimi trudami musieli się mierzyć. Już zapomniałem, jak brzmi cisza. Kiedy przychodzą te cięższe chwile, to wiadomo, że człowiek myśli sobie, czy chce się zmagać z tymi trudami, ale kiedy pozostają tylko wspomnienia, wrażenia i emocje, myślę, że to jest takie trochę nakręcające. Warto mieć swoje dzieci. Nie mogę się sama doczekać, kiedy będziemy mieli taką rodzinkę. To doświadczenia z bliźniaczkami pokazują i Pawłowi, i France, że ze wszystkim sobie dadzą radę. Ta dwójka patrzy optymistycznie na te kwestie. Ale najpierw porządnie się wyśpimy.